Cześć Wam kochani, witam Was w ostatni dzień naszych toskańskich wakacji. Jest wcześnie rano, wcześnie. No może aż tak nie bardzo wcześnie, jest godzina 8:30. Już się spakowaliśmy, za chwilę wyjeżdżamy. Dzisiejszy cel to Pisa, a później jedziemy nad morze. Postanowiliśmy spędzić sobie pół dnia nad morzem, ze względu na to, że z Pizy do morza jest naprawdę w miarę blisko, pół godziny drogi i aż było nam szkoda tego nie wykorzystać. Jest piękny dzień, z takim widokiem żegnamy nasz toskański apartament. Wszystko Wam opowiem na blogu, jeśli chodzi o hotel, o pokój, o ceny i położenie. Także zaczynamy kolejny dzień. Dojechaliśmy! Jesteśmy w Pizie. Idziemy. Tu jesteśmy po raz pierwszy, ale mam nadzieję nie ostatni. Ku naszemu zaskoczeniu udało nam się znaleźć parking bardzo blisko wejścia na plac Piazza dei Miracoli. Krzywa wieża w Pizie to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji we Włoszech. Jeśli nie kupiliście biletów online, by wejść na Krzywą Wieżę, do Batistero, do katedry lub na cmentarz, to polecam od razu skierować się do kas, ze względu na to, że wejścia są w określonych godzinach. Piazza dei Miracoli została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1987 roku. Budowa Krzywej Wieży trwała 199 lat i niestety zaraz po rozpoczęciu zaczęła się ona odchylać do pionu. Próbowano na wszelkie sposoby powstrzymać ten proces, ale niestety bez zamierzonych efektów. Przez jakiś czas nie można było wchodzić na Krzywą Wieżę. Dziś znowu jest to możliwe ze względu na to, że zostały wzmocnione fundamenty. Bilet na Krzywą Wieżę kosztuje 20 euro. Przygotujcie się też na stanie w długiej kolejce. My dlatego właśnie zrezygnowaliśmy z tej atrakcji. Dodam też, że nie można wejść na Krzywą Wieżę z torbą czy plecakiem. Obecnie Krzywa Wieża mierzy sobie niespełna 55 metrów i odchyla się od pionu o około 5 metrów. Zbudowana jest z białego marmuru. Zobaczcie, wszyscy robią zdjęcie, żeby uchwycić tą iluzję, że łapią, podtrzymują torę. Jest poniedziałek i jest to maj i zobaczcie, już jest bardzo dużo turystów. Wyobraźcie sobie lipiec i sierpień. Według mnie tu są ogromne tłumy. No jest bardzo dużo wycieczek. Nie spodziewałam się, że w poniedziałek będzie tak dużo ludzi. Są ogromne kolejki. Postanowiliśmy wejść do katedry Santa Maria Assunta, czyli katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Budowa katedry została rozpoczęta w XI wieku. Katedra Santa Maria Assunta powstała na planie Krzyża Łacińskiego. Nawa główna jest obramowana z każdej strony dwoma rzędami monolitycznych kolumn wykonanych z granitu z Elby. Jeśli chodzi o katedrę, to bilet jest darmowy. Mimo wszystko trzeba iść tutaj do miejsca, gdzie kupuje się bilety i poprosić o taki darmowy bilet. Pamiętajcie, że do muzeum, bazylik, do takich miejsc potrzebna jest maseczka. Wnętrze jest naprawdę bardzo bogato udekorowane. Jest to cudowna marmurowa budowla. Zachwyca wspaniałą kolorystyką wnętrza. Przemiennie ułożony marmur jasny i ciemny podkreśla doskonałość podziałów. Warto przyjrzeć się wszystkim szczegółom. Baptysterium Świętego Jana Chrzciciela w Pizie, czyli tak zwane Battistero, znajduje się tuż obok katedry. Jest to największe baptysterium we Włoszech. Jego budowa zajęła prawie 250 lat, a jego wysokość dorównuje Krzywej Wieży. Niestety nam nie udało się wejść do środka, ale czytałam, że baptysterium słynie z wybornej akustyki. Podobno co 30 minut do środka przybywa jeden z pracowników muzeum i wykonuje krótki śpiew. Padł sole, padł sole, padł sole,
Skończyliśmy zwiedzanie Pizy i przyjechaliśmy do Forte dei Marmi. Zjedliśmy pyszny obiad, chcieliśmy właśnie, zależało nam na tym, żeby po tym całym zwiedzaniu, bieganiu, zrobieniu kilkudziesięciu, bo mogłabym powiedzieć, kilometrów, odpocząć. Te popołudnie mamy na totalny relaks i bardzo Was do tego zapraszam, jeśli macie pół dnia wolnego i nie zależy Wam na tym, żeby zobaczyć wszystkie możliwe zabytki, jakie są tutaj w okolicy, bo na pewno jest ich mnóstwo i na pewno nie zdążycie zobaczyć ich w ciągu 2-3 dni, w ciągu nawet tygodnia tak naprawdę, bo jest wiele muzeów, jest wiele galerii, jest wiele kościołów, bazylik, które warto zobaczyć. Ale nie każdemu też na tym właśnie zależy, jeśli jest na wakacjach. Nam zależało na tym, żeby zobaczyć niektóre bardzo ciekawe atrakcje, ale zależało nam na tym też, by się zrelaksować. Także te popołudnie poświęcamy teraz na relaks, na to, by nawdychać się jodu. I widząc, że naprawdę w okolicach Pizy, bo zaledwie pół godziny drogi, jest piękne morze, zdecydowaliśmy się skorzystać.